Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jednym z głównych haseł pojawiających się w polskich i zachodnich mediach jest kwestia dostawy samolotów dla Ukrainy. Ukraińcy, co zrozumiałe, nie zamierzają pozyskiwać nowych maszyn bojowych na ogólnie przyjętych zasadach, to znaczy na drodze zakupu, leasingu, tudzież innych umów, w których dochodzi do wymiany, ale oczekują, że w związku z trudnym położeniem ich państwa. Otrzymają te samoloty za darmo. Największe zainteresowanie strony ukraińskiej budzą konstrukcje amerykańskie ze szczególnym naciskiem na samoloty F-16. Jednakże pojawiały się także głosy, zgodnie z którymi Ukraińcy mogliby otrzymać nieco inny zachodni sprzęt, na przykład starsze samoloty wielozadaniowe Tornado, wykorzystywane między innymi przez niemiecką Luftwaffe, która już niebawem ma zastąpić Tornada samolotami F-35. Oczywiście Ukraina nie była zbyt zadowolona z podobnej propozycji. Pojawiła się natomiast sugestia, żeby swoje samoloty FA-18 Hornet przekazała Finlandia, która również ma w planach wprowadzenie do służby samolotów F-35 i o ile Ukraińcy nalegali na to rozwiązanie, to Finowie powiedzieli grzecznie, ale nad wyraz stanowczo, że podobne rozwiązanie nie wchodzi w grę. Potem pojawiły się jeszcze inne sugestie, jednakże jednym z najczęściej przywoływanych także przeze mnie rozwiązań, które w przypadku potrzeb ukraińskiego lotnictwa miałoby ręce i nogi, było przekazanie Ukraińcom samolotów JAS-39 Gripen, które zostały stworzone z myślą o działaniach prowadzonych w trudnych warunkach z przygodnych pasów startowych, dostosowanych doraźnie do potrzeb lotnictwa. Ponadto samolot był projektowany z myślą o tym, że będzie obsługiwany przez szkolonych bardzo krótko rezerwistów, którzy w cywilu nie muszą przecież mieć regularnej styczności z nowoczesną techniką lotniczą. Jednym słowem, wiele wskazywało na to, że najlepszym rozwiązaniem dla Ukraińców byłyby właśnie gripeny. Szwecja to jednak nie Polska, i za szczególnie ważną pomoc wojskową każe sobie słono płacić. Nie wierzycie? Ok, no to spójrzmy na to, jak to wygląda. W ramach pomocy dla Ukrainy Szwedzi przekazali sprzęt o wartości 17 miliardów koron szwedzkich, co w przeliczeniu na bardziej znaną nam walutę, jaką jest euro, daje 1,6 miliarda. Na tym jednak nie koniec, bo na terenie Szwecji prowadzono też akcje pomocy humanitarnej dla Ukrainy, których wartość wyniosła 469 milionów euro. Jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, to strona szwedzka przekazała Ukraińcom m.in. bojowe wozy piechoty i granatniki Karl Gustaw. Natomiast wiadomo, i to od kilku tygodni, że Ukraina nie dostanie od Szwecji żadnych samolotów bojowych, chyba że za te samoloty zapłaci. Aktualnie na wyposażeniu szwedzkiego lotnictwa wojskowego znajduje się 70 samolotów wielozadaniowych JAS 39 Gripen w wersji C, jednakże koncern SAP nieustannie pracuje nad nowymi wersjami, m.in. samolotem w wersji E, który jest maszyną jednomiejscową. Gripen w szwedzkich barwach lata także w wersji dwumiejscowej jako maszyna wykorzystywana w procesie konwersji pilotów z samolotów szkolnych na samoloty bojowe. Szwedzi posiadają 24 samoloty w tej konfiguracji, które zazwyczaj określane są jako JAS 39D i pod względem wyposażenia mają nie różnić się od wersji jednomiejscowej. Sam samolot został wprowadzony do służby 9 czerwca 1996 roku. Jego proces produkcyjny, obejmujący stworzenie i oblatanie prototypu, przeprowadzenie testów itd. itd. rozpoczął się jednak znacznie wcześniej, bo w 1950 1987 roku. Do chwili obecnej wyprodukowano około 300 maszyn gripen w różnych wersjach, których omówienia nie będziemy się tutaj podejmować. Pojawi się jakiś inny materiał na ten temat. Wiadomo natomiast, że głównymi użytkownikami poza Szwecją pozostają Brazylia, RPA oraz Węgry. W ostatnim roku pojawiły się także informacje, że z dalszej eksploatacji gripenów mają zrezygnować Czechy, które wykorzystywały Samoloty JAS 39 Gripen w ramach leasingu. W sumie liczba samolotów Gripen kształtuje się w następujący sposób. 98 samolotów w służbie szwedzkiej w wariantach C i D. Około 32 najstarszych samolotów rozmontowanych lub zniszczonych. Część z nich została wykorzystana do budowy samolotów w wersji D. Do powstania jednego samolotu w wersji D. Potrzebne są dwa kadłuby Gripena z wersji A. 28 samolotów zostało wyleasingowanych do Czech i Węgier, 24 samoloty znajdują się w magazynach jako rezerwa, chociaż według niektórych opracowań, maszyny te mają być określone jako oczekujące na decyzję, co się z nimi stanie, czyli zapewne będą też docelowo przeznaczone do likwidacji lub przebudowy na nowsze modele. 12 Gripenów zostało sprzedanych do Tajlandii. 4 samoloty wróciły do wytwórni, gdzie są wykorzystywane jako maszyny testowe. 4 samoloty zostały utracone na skutek różnych wypadków lotniczych, a dwa samoloty trafiły do zbiorów muzealnych: jeden do Flygväpen Muzeum w Szwecji, drugi do Muzeum Królewskich Tajskich Sił Powietrznych. Co najmniej jedna maszyna Gripen D znajduje się w Wielkiej Brytanii, gdzie jest wykorzystywana do celów szkoleniowych. Nie wspominam też o dużym zamówieniu dla Brazylii, która będzie produkowała te samoloty też częściowo na własną rękę. W teorii i w praktyce byłoby więc czym podzielić się z Ukrainą, nie osłabiając tym samym własnego potencjału militarnego. No właśnie w teorii, bo na koniec maja tego roku władze Szwecji zdecydowanie wypowiedziały się na temat przekazywania samolotów JAS 39 Gripen Ukrainie na preferowanych przez Ukraińców warunkach te, które mamy są nam potrzebne do ochrony Szwecji. Nie mamy nadwyżki samolotów Gripen, odpowiedział Paul Jonsson, zapytany czy Szwecja nie rozważa przekazania samolotów Ukrainie. Ponadto Jonsson, szwedzki minister obrony, powiedział coś, co bardzo nie spodobałoby się polskim dziennikarzom, a mianowicie: Rosja jest obecnie znacznie osłabiona, jeśli chodzi o siły lądowe, ale jeśli chodzi o siły morskie i powietrzne, są one prawie nienaruszone. Jednym słowem, Rosjanie mogli ponieść duże straty w ludziach i sprzęcie wojskowym, ale straty te nie odbiły się, zdaniem Szwedzkiego Ministerstwa Obrony Narodowej, na potencjale marynarki wojennej i sił powietrznych, które nadal stanowią poważne zagrożenie dla państw w basenie Morza Bałtyckiego, w tym także Szwecji, która, choć przystąpiła do NATO, to jednak nie zamierza powierzać swojego bezpieczeństwa innym członkom sojuszu. I zamierza sama zapewnić sobie przynajmniej częściowe bezpieczeństwo, oczywiście w ramach własnych możliwości, które przez wiele lat były całkiem spore. Obecnie jednak Szwedzi czują się zagrożeni, no i zdecydowali się mieć jeszcze jakiś tam dodatkowy wentyl bezpieczeństwa, co jest zupełnie zrozumiałe. Tak zupełnie na marginesie, to chciałbym się zapytać, czy tylko ja żałuję, i czy tylko ja zastanawiam się, czy aby pan pal Johnson nie ma czasem jakichś polskich krewnych albo polskich korzeni? Bo ja osobiście chętnie widziałbym go w Warszawie. Tak czy inaczej, zanim znowu pojawią się zarzuty, że materiał jest polityczny. To Szwedzi pokazali plecy nie tylko w kwestii wspierania Ukraińców dostawami samolotów, ale także jeśli chodzi o programy szkoleniowe dla ukraińskich lotników. I tu trzeba przyznać, że minister Johnson po raz kolejny pokazał, że jest gigaczadem, jeśli chodzi o sposób, w jaki prezentuje swoje poglądy, gdyż zapytany o szkolenie Ukraińców odpowiedział: Podstawą powinno być szkolenie na platformie, na której będziesz następnie działał. Koniec cytatu. Jednocześnie szwedzki minister obrony powiedział: Że nie ma nic przeciwko temu, by państwa, które posiadają samoloty F-16, przekazały je Ukrainie. Szwecja ma własny przemysł lotniczy, z którego produktów korzysta od lat i nie korzysta z samolotów produkcji amerykańskiej, więc de facto ten problem przekazywania F-16 na Ukrainę jej w żaden sposób nie dotyczy. Jednocześnie Szwedzi nie mają nic przeciwko temu, by Ukraińcy kupili sobie u nich samoloty, no to jednak się nie zanosi, bo Ukraina od dłuższego czasu jest dotowana przez państwa zachodnie, a jeżeli już mamy być zupełnie dokładni, to nie tyle przez zachodnie państwa, ile przez zachodnie społeczeństwa, których nikt nie pytał zdanie. Ile pieniędzy zamierzają przekazać na pomoc Ukrainie? A także na co mają być te pieniądze przeznaczone? To znaczy w jakiej formie ma ta Moc trafić do Ukrainy. Doprowadziło to do przedziwnej sytuacji, w której Ukraina posiada sprzęt wojskowy z całej Europy, a nawet z całego świata. Jednocześnie Rosjanie mają możliwość nie tylko poobserwować, jak ten sprzęt zachowuje się w warunkach bojowych, ale także wypracować sobie metody jego zwalczania, co było bardzo dobrze widoczne na przykładzie czołgów Leopard które poniosły spore straty po tym jak trafiły w ręce Ukraińców. Wracajmy jednak do tematu Gripenów. Samoloty JAS 39 raczej nie zawojują świata. Trudno wyobrazić sobie, by po wstąpieniu Szwecji do NATO samoloty trafiły do innych państw, na przykład do Polski, tudzież innych państw członkowskich, które mogłyby się zdecydować na zakup Gripenów. Warto jednakże podkreślić, iż mimo tego, że Szwedzi nie przepadają za Rosjanami, to jednak utrzymują bardzo bliskie czy nawet kordialne stosunki z tak zwanymi państwami BRICS, które są bliskimi sojusznikami Rosji. Nie wierzycie? BRICS to skrót od Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA. Na terenie Brazylii powstała w ostatnich miesiącach cała linia produkcyjna dla samolotów Gripen, które będą tam nie tylko składane. Brazylia ma produkować także znaczną część kadłuba samolotów Gripen w wersji EIF RPA, czyli South Africa. Również od wielu lat korzysta z samolotów JAS-39 i generalnie bardzo je sobie chwali. Kordialne relacje pomiędzy Brazylią a Rosją były widoczne zwłaszcza podczas pandemii koronawirusa, gdy Rosjanie za darmo przekazali znaczne ilości szczepionki Sputnik, którą masowo szczepiono m.in. mieszkańców najbiedniejszych dzielnic w brazylijskich miastach. A co się jeszcze tyczy Brazylii, to kilka lat temu państwo to zakupiło dużą partię śmigłowców Mi 35, które jednak nie wzbudziły większego entuzjazmu w tamtejszych siłach powietrznych. Personel brazylijski narzekał na dużą awaryjność i niski poziom gotowości do lotu. Z kolei Rosjanie tłumaczyli wówczas, że brazylijski personel techniczny nie prowadzi eksploatacji śmigłowców zgodnie z opracowanym podręcznikiem i nie jest to wszystko robione tak, jak powinno być. Był to w zasadzie jeden z nielicznych poważniejszych zgrzytów pomiędzy Brazylią i Rosją. Zresztą w ostatnich miesiącach pojawiały się nawet sugestie, żeby te śmigłowce przekazać Ukraińcom. Brazylia jednak nie zdecydowała się na podobne rozwiązanie i nie tylko dlatego, że nie chce drażnić Rosji, ale także dlatego, że podobny manewr byłby dla Brazylii niezbyt opłacalny, gdyż zmuszałby ją do głębokiej zmiany w swojej polityce zagranicznej, która od lat polega na utrzymywaniu dobrych relacji z Rosją, żeby ograniczyć wpływy Stanów Zjednoczonych, z którymi Brazylia utrzymuje poprawne, ale nie jakieś bardzo bliskie relacje. Trudno również wyobrazić sobie, by Węgry zwiększyły swoją flotę samolotów Gripen. O Polsce już wspomnieliśmy no Polska może w teorii mogłaby kupić Gripeny w celu zastąpienia samolotów MiG-29. Natomiast Polacy zamiast szukać następcy Migów w Skandynawii zdecydowali się na dość ryzykowny, w mojej opinii, manewr w postaci zakupu samolotów FA50PL, o czym wielokrotnie wspominałem na kanale. A Ukraina nie zamierza płacić i w sumie no, trudno jej się dziwić: no bo, skoro cała Europa i pół świata daje za darmo, to tylko głupi wyrywałby się do płacenia. Szkoda, bo Gripen to naprawdę ciekawa konstrukcja i na pewno chciałbym zobaczyć ją nie tylko z ukraińskimi kokardami, ale także z polskimi szachownicami. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał był dla Państwa ciekawy. Jeśli tak było, to zachęcam do wspierania rozwoju kanału. Możecie to Państwo zrobić. Na wiele różnych sposobów, a Państwa wsparcie pozwoli mi na tworzenie kolejnych materiałów. Aby wesprzeć kanał na początek, wystarczy go zasubskrybować, a jeśli macie Państwo takie możliwości i chęci, to możecie też postawić mi wirtualną kawę, do której link znajduje się w opisie, lub wesprzeć mnie za pośrednictwem platformy YouTube. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z szanownym Państwem w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się już jutro. 都不一样。